Witam ponownie. Posiadamy prawie całą wiedzę, która potrzebna jest do zagrania w grę dotyczącą kątów w różnych figurach, ale jeszcze potrzebujemy zdobyć troszeczkę wiedzy i przypomnieć sobie co nieco, więc chciałbym zrobić to w tej lekcji. Zacznijmy od narysowania dwóch linii, dwóch prostych, które są równoległe. Co to znaczy, że dwie proste są e, równoległe i co to jest prosta? E, prosta to jest takie pojęcie abstrakcyjne, jeśli narysujemy sobie to na płaszczyźnie, no ja tutaj operuję troszeczkę trudniejszymi słowami, ale co to jest płaszczyzna? Płaszczyznę możemy porównać sobie na przykład z blatem stołu. To jest jedna płaszczyzna, nie ma tam żadnych wybojów, nie ma dołków, to jest po prostu płaskie. E, tak jak e, ekran naszego monitora, tak jak nasza tablica. Ja narysowałem dwie e, proste na tej płaszczyźnie, a prosta. E, popatrzmy, prosta nie ma ani początku, ani końca. Nie ma tutaj kropeczek, więc prosta kończy się tutaj w dół e, w nieskończoność i tak samo do góry w nieskończoność. E, to samo możemy powiedzieć o tej prostej. Każda prosta, e, myśląc o prostej, musimy myśleć, że to jest nieograniczone. To się ciągnie w nieskończoność tutaj aż e, do góry góry ekranu. To po prostu nie ma ani początku, ani końca. Może ciężko to sobie troszeczkę wyobrazić, ale e, tak trzeba o tym myśleć. I no proste, równoległe to są proste, które nigdy się nie przetną. Narysowałem te proste w taki właśnie sposób, że gdybym przedłużył je tutaj w nieskończoność do góry tutaj cały czas, długo i długo, tak samo tą prostą, to one nigdy by się nie przecięły. Tak samo możemy sobie to porównać z parkowaniem samochodów. Jeśli chcielibyśmy tutaj parkować samochody, to musimy parkować się w taki o sposób równoległy, w taki sposób one się po prostu nie zderzą i nie będziemy musieli zgłaszać tego do firmy ubezpieczeniowej. I co zrobimy z tymi dwiema prostymi? Te dwie proste przetniemy sobie inną trzecią prostą. Chciałbym wybrać tutaj dobry kolor. O. I to jest trzecia prosta. I ta prosta przecina te dwie proste równoległe. I popatrzmy. Tutaj powstały nam odpowiednie kąty. To, co e, będę chciał zrobić, to odkryć kąty odpowiadające. E, co to są kąty odpowiadające? Popatrzmy. Chciałbym, żebyśmy zerknęli na ten kąt oraz na ten kąt. Popatrzmy. E, mamy tutaj jedną prostą i drugą prostą. Gdybyśmy przestrzelili e, te dwie... E, proste strzałą, która tak by przeleciała to w ten sposób, no to widzimy, że ta strzała przecięłaby i jedną prostą, i drugą prostą w ten sam sposób, czyli pod tym samym kątem. To są kąty odpowiadające, czyli jeśli założymy sobie, że ten kąt ma miarę X, to ten kąt ma również miarę X, to są kąty odpowiadające. Nawet samo słowo odpowiadające wskazuje na to, że jeden kąt odpowiada drugiemu. Jeśli te dwie proste są równoległe i przecina, je trzecią prostą, to kąty odpowiadające znajdują się dokładnie w tych samych miejscach. Popatrzmy, tutaj powstały cztery kąty, jakbyśmy nazwali ten kąt, że on znajduje się u góry i z prawej strony. Jeśli za, e, zerkniemy na te cztery kąty, to ten kąt również znajduje się u góry i z prawej strony. Czyli to są kąty, które mają taką samą lokalizację i takie kąty odgrywają e, tę samą rolę. Czyli te kąty mają takie same miary. A teraz możemy skorzystać z tego, że popatrzmy. Z tego co już wiemy, tutaj mamy jedną prostą i drugą prostą. Kąty, które znajdują się naprzeciwko siebie, to są kąty wierzchołkowe. Te kąty mają taką samą miarę, bo znajdują się naprzeciwko siebie, naprzeciwko tego wierzchołka. Więc jeśli zaznaczymy sobie ten kąt tutaj, to ten kąt ma taką samą miarę, czyli tutaj również będzie x. I to samo możemy zrobić sobie z tym kątem, czyli będziemy mieli tutaj x. I to również są kąty odpowiadające. Ten kąt jest z lewej strony na dole, ten kąt również jest z lewej strony na dole. I te dwa kąty mają taką samą miarę, ale musimy pamiętać, że to jest w przypadku, gdy te dwie proste są e, równoległe. I teraz popatrzmy. Mamy takie puste, brakujące miejsca. I co możemy zrobić tutaj z tymi kątami? Co możemy o nich powiedzieć? Popatrzmy. E, ten kąt... Nazwiemy sobie ten kąt jako Y bądź miarę tego kąta jako Y, e, nieważne. E, ten kąt oraz kąt X e, to są kąty, które tworzą razem ten jeden duży kąt. Co wiemy o tym dużym kącie? Ten duży kąt ma miarę 180 stopni i e, więc X plus Y musi dać nam 180 stopni. Suma miar tych dwóch kątów musi dać 180 stopni, więc wiemy, że y musi mieć miarę 180 stopni minus y. X. I teraz popatrzmy, tutaj y, możemy pomyśleć w ten sam sposób. Tutaj mamy kąt X, y, tutaj mamy drugi kąt, te dwa kąty sumują się do 180 stopni, to ten kąt również będzie musiał mieć miarę 180 stopni minus x. Dokładnie w ten sam sposób pomyślimy o tym kącie oraz o tym kącie. I y, co ważne, popatrzmy, tutaj mamy x, tutaj mamy x, tutaj mamy y, tutaj mamy y i y, tutaj... Potrafimy już, idąc takim tokiem rozumowania, jak teraz przedstawiłem, dojść do tego, jakie miary mają te kąty, gdy te, e, dwie proste są równoległe i gdy będziemy znali miarę jednego kąta, to tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby wyznaczyć e, miarę pozostałych kątów. Ale jeśli chcielibyśmy bardziej się w ten temat zagłębić, to e, poznamy teraz takie e, Nazwy, które dotyczą tych kątów, bo te kąty mają swoje nazwy. Pierwsza nazwa to są kąty odpowiadające. Odpowiadające. Może zmienię kolor. O, kąty odpowiadające. Od-po-wia-da-jące. No, dodam kąty. Kąty. Teraz jest idealnie. Co wiemy o kątach odpowiadających? Kąty odpowiadające mają taką samą miarę. Te kąty, które powstaną w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych, inną trzecią prostą i kąty, które mają e, taką samą miarę, to są kąty odpowiadające. I nawet popatrzmy, możemy o tym myśleć w ten sposób, sama nazwa odpowiadające, odpowiadają sobie, miary sobie odpowiadają, czyli miary są takie same. No i tutaj dokładnie widać, które kąty mają takie e, same miary. Chciałbym, abyśmy skupili wzrok na tym kącie oraz na tym kącie. I co możemy powiedzieć o tych dwóch kątach? Te dwa kąty yy, znajdują się po przeciwnej stronie tej prostej, która przecina dwie proste równoległe, i te kąty mają taką samą miarę. I te kąty to są kąty na przemian ległe wewnętrznie. Kąty. To jest bardzo ważne, żeby zapamiętać. Na przemian. Na przemian. Ległe, wewnętrzne. Wewnętrzne. Spójrzmy, co oznacza słowo naprzemian ległe, że leżą na przemian, czyli to właśnie to, co powiedzieliśmy, że leżą po przeciwnych stronach tej prostej i wewnętrzne. No popatrzmy. Gdybyśmy wyobrazili sobie, one znajdują się wewnątrz, one są pomiędzy tymi dwiema prostymi, znajdują się tak jakby wewnątrz tego obszaru, tak, tak jakby były tu zamknięte. I to są kąty e, na przemian ległe wewnętrzne i zaznaczę je strzałeczką, o, żebyśmy od razu wiedzieli, gdy zerkniemy, jakie to są kąty. Jeszcze tutaj ten kąt, tak? To są kąty naprzemianległe wewnętrzne i znajdują się jeszcze tutaj kąty naprzemianległe zewnętrzne. E, zaraz to zapiszę. O najpierw może tutaj kąty naprzemianległe naprzemianległe zewnętrzne zewnętrzne. Czyli już mamy intuicję, co dopiszę tutaj słowo kąty, co oznacza słowo naprzemienne ległe, czyli znajdują się po przeciwnych stronach e, tej prostej. I teraz popatrzmy, skoro te dwa kąty były wewnątrz e, tego obszaru, który znajduje się pomiędzy dwiema prostymi, to teraz będziemy chcieli mieć kąty, które znajdują się po przeciwnych stronach tej prostej, ale... E, Hmm, znajdują się tak, jakby na zewnątrz tego obszaru, czyli na zewnątrz e, tego, co jest pomiędzy dwiema prostymi równoległy, re, równoległymi. Czyli jeśli zerkniemy na ten kąt, e, to jest pod prawej stronie tej prostej i znajduje się poza tym obszarem i poszukajmy kąt, który znajduje się po drugiej stronie, ten kąt, ale ten kąt jest wewnątrz, a my chcemy mieć zewnątrz, czyli kąt, który znajduje się zewnątrz, to jest ten kąt. I e, co jest ważne, kąty naprzemianległe zewnętrzne to są kąty, które mają taką samą miarę i tak samo kąty naprzemianległe wewnętrzne. Te kąty mają... E, identyczne miary i jesteśmy już bardzo blisko wiedzy, która pozwoli nam zagrać w grę dotyczącą kątów. Jeszcze odświeżymy sobie jedną rzecz. W tym celu zrobimy sobie tutaj miejsce na tablicy i narysujemy sobie trójkąt. O, potrzebne mi tutaj jest takie narzędzie. Narysujemy sobie tutaj trójkąt. O, jeszcze jeden bok. I załóżmy, że Tutaj mamy kąt, który nazywa się x, tutaj mamy kąt, który nazywa się z, a tutaj kąt, który nazywa się y. Co wiemy o kątach w trójkącie? Suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni, czyli miara kąta x plus miara kąta Y plus miara kąta Z daje nam 180 stopni. Teraz jak to wykorzystać? Jeśli będziemy znali miarę tego kąta, no na przykład 30 stopni i miarę tego kąta, czyli znamy miary dwóch kątów, to dzięki temu możemy policzyć sobie miarę trzeciego kąta. I popatrzmy, stawmy sobie tutaj do góry, będziemy mieli 30 stopni plus 70 stopni, dodać Z stopni, równa się 180 stopni, czyli 100 dodać. Z o, stopnie. równa się 180 stopni i mamy, że Z stopni to jest e, 80 stopni. I widzimy, że ten kąt ma miarę 80 stopni. I już posiadamy wiedzę, która pozwoli nam zagrać w grę dotyczącą kątów. Jeśli to nie sprawiało nam problemów, to ta gra również będzie dla nas czystą przyjemnością.